Cześć, witamy Was na następnej naszej wyprawie. Tym razem odwiedziliśmy zamek w Ciepłochodach. Jest to bardzo ciekawy, można powiedzieć, ruiny, pozostałości zamku, który został wybudowany w XIII wieku. Ciekawostką jest to, że w 1441 roku ten zamek został zniszczony przez mieszkańców Wrocławia, a także przez księcia Ziembickiego, dlatego, że z tego właśnie oto ciekawego miejsca odbywały się napady rabunkowe tu na okoliczną miejscowość. W 1841 roku spłonęła cała część mieszkalna, a w 1945 roku, w czasie II wojny światowej, został całkowicie zrujnowany obiekt.
wieża prawdopodobnie miała połączenia podziemne. Ja jeszcze mogę dodać tylko tyle, że ta wieża ma 18 metrów, a tutaj, gdzie akurat widzimy, stała stajnia, która się bardzo szybko zawaliła. Ale jeszcze widzimy dziury po stanowiskach strzeleckich z tamtego okresu. Więc też może kiedyś coś było, ale no nie wiadomo. Był architekt, prezent z nim, ale niestety jedynie to można sobie wyobrazić, co mogło. Ciekawe, skąd to zabijał te pieniądze metalowe. To też udało się ściągać ten, stary. Jakieś pieniądze, żeby się nie rozsypały. Aha. No. Wężenia, żeby nie na boku. Mury zamku w ciepłowodach miały około 13 metrów. Prawdopodobnie były wyższe. Yeah.